Ja apeluję o zaktualizowanie piosenki o Pokemonach. W sensie, że po tym jak śpiewają, czy już wszystkie masz, powinno być nie, dziękuję. WTF, WTF, WTF. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. SL Toys to nie jest firma, która u nas cieszy się dobrą renomą, dobrym powodzeniem, moi drodzy. Pokémon Go natomiast światowym dobrym powodzeniem i marką się cieszą, więc co wyjdzie z tego połączenia? Raczej nic dobrego. Tak jak mówię, SL Toys zostaje kolejną próbę i to tylko dlatego, że dostałem ją na urodziny, bo sam raczej nie zamierzam już tych klocków kupować. Po prostu okazały się no nie za specjalne, może za rok czy dwa, żeby sprawdzić, czy coś się tam zmieniło, czy się nie zmieniło w jakości, chociaż ja po prostu mówię, w tej firmę już raczej nie wierzę. Czemu Pokémon Go? Ponieważ tak widzicie, trochę się stęskniłem za tymi Pokémonami. Jak to się stęskniłeś, zapytacie? Przecież one nigdzie nie odeszły. Ale odeszły trochę z mojego serduszka i z mojej komórki, bo dotychczas na komórce grałem oczywiście w Pokémon Go, ale odkąd wyszedł Wiedźmin, to nie. To jakby Pokémon Go, ja nawet zapomniałem, gdzie jest w ogóle ikonka. Stamtąd. No i tak mówię, jest to opakowanie, dostałem paczuszkę od jednego z fanów. Zobaczcie w opisie od kogo dokładnie. No i tutaj mówię, dobra, otwieramy. Widzimy, że tutaj będzie naklejka jakaś w środku duża. No nie jest to na starcie jakby dobra wiadomość. W ogóle tutaj też mamy tak, bo patrzcie, tu jest tylko zaprezentowane w ten sposób. Na takim kółku. W ogóle co to jest za wyłamanie jeszcze dziwne tutaj, bo nie ogarniam. A tutaj mamy jeszcze, że niby takie kółko. Jak jest w rzeczywistości? Zaraz się przekonamy. No i w środku takie poksy mamy dziwne. To wygląda na to, że wiecie o co chodzi. To jest po prostu maszyna losująca. Że tu jest dyndzel, tu mamy kółko i kręcimy i nam się coś losuje. To by nawet nie było takie złe, jeżeli chodzi o sam zamysł na zabawkę i sam pomysł, ale przypuszczam, że jakość wykonania będzie SL Toysowa, czyli po prostu i za dobra, delikatnie mówiąc. No i mamy ten spodek, szczerze, gdybym coś takiego znalazł w miksie Lego, bo jak wiecie, również prowadzę swój sklep przystańklocków.pl, gdzie zajmuję się sprzedażą klocków, aczkolwiek tylko Lego. Gdybym takie coś znalazł w miksie, a często znajduję podróbki, w życiu nie pomyślał, że to klocek, od razu poleciałby do śmietnika, no bo to nawet klocka nie przypomina. Oczywistym, że nie ma napisów SL Toys ani nic, tu nawet takie przybrudzone jest dziwnie, no nie prezentuje się zbyt dobrze. Natomiast jak reszta, najbardziej ciekawiła mnie jedna rzecz i na szczęście tutaj SL Toys akurat nie zawiodło. Zawiodło oczywiście w przypadku braku instrukcji, w ogóle braku instrukcji. Co to w ogóle jest, jakaś szkolna ocena, że 5 na 120 ocena może być? No to fajnie, nie? Jakby, w sensie dobra, to mam większą wersję. 5 na 120, super. No ja im takiej oceny na 100 nie dam, o tym możecie zapomnieć. Nie, no tak naprawdę śmieję się, bo zapewne tutaj chodzi o to, że zbieramy sobie dokładnie punkty. Czyli możemy mieć z jakimś kolegą takie oto dwie plansze. Tutaj losujemy sobie punkty. Myślałem, że coś ambitniejszego będzie niż losowanie punktów, bo to po prostu przy punktach mamy jakiegoś poksa i tyle. I nic bardziej zaawansowanego. Się tutaj nie dzieje absolutnie. Patrzę na ten Pokeball, ale on jest dodatkiem miłym tylko i wyłącznie, nic więcej. No dobra, naklejmy to kółko. Powiem wam szczerze, że póki co jakby, no w sensie wydaje mi się, że, znaczy mówię, zamysł jest naprawdę spoko. Trochę się boję o wykonanie niestety. Wiecie, naklejamy. Siadło. I nawet wygląda to ok, sami przyznacie. Jakość tego plastiku też nie jest taka, żeby się bało, że to się wyłamie czy coś. Zobaczmy, jak sama zabawka tutaj się sprawdzi. Bardzo boli mnie oczywiście to, co już wspominałem, że nie mamy tutaj żadnej absolutnej instrukcji. Po prostu musimy się, wiecie, wzorować na tym, co widzimy na opakowaniu i nic więcej. Jakoś na druku... mi to już w ogóle wygląda, jakby to już było uszkodzone w jakiś sposób, kurde, a to jest jakiś taki brokat dziwny tutaj. No, a widzicie to na nosie, to wygląda, no u mnie to wygląda po prostu uszkodzone, no ale cóż, dobra. No i kurde, no właśnie, jak ja to mam złożyć? Tak serio? Bo brak jakiejkolwiek instrukcji jest tu bolący. W ogóle jest tak dziwnie, brak tutaj spodu. Nie wiem, czy to poprawnie, no chyba tak, no. Kolorystycznie, no widać, że to się różni od Lego i w miksie nie miałbym większych problemów rozróżnić, że to jest podróbeczka. Natomiast przyznam wam się szczerze, że no nie do końca mam pomysł. No dobra, to chyba tutaj tak. Dobra, już chyba wiem. No nie podoba mi się oczywiście brak instrukcji. Wiecie, ja mam ponad 3 dychy na karku, więc jakby nie mam z tym takich problemów, ale myślę, że jakiś mniejszy użytkownik mógłby albo musiałby się przynajmniej mocno domyślać i mógłby mieć z tym problemy. Co mnie jednak boli absolutnie najmocniej, to absolutnie to, że spójrzcie, nie ma tutaj
głowy nie ma tutaj fryzury dla tej postaczki. I to mnie boli bardzo mocno, bo nie oszukujmy się, ale nawet jeżeli ktoś już by się tutaj skusił na tego Eevee, pozdrawiam brodatego Gekka swoją drogą i jego pieska o imieniu Eevee, no to co z tego, jak on tu nie ma Eevee nawet? Pomijając fakt, że to Eevee nie wygląda dobrze. Dodatkowo spójrzcie, tu powinna mieć dwie nóżki brązowe. Nie ma tych nóżek. Mamy takie dwa, ale po cichu liczyłem, że to będą, wiecie, punkty, którym sobie możemy punkty zaznaczać. Więc tak, nóżki powinny być brązowe, są żółte. No nie za dobrze. Nie ma nakrycia głowy. No kurczę, już człowiek chciał nawet w jakiś sposób... Naprawdę chciałem zachwalić tą zabawkę, że miała fajny pomysł i tak dalej, no ale jak, jeżeli nie otrzymujemy tego, co nam jest obiecywane na opakowaniu? Przypuszczam, że te klocki nie były najtańsze, w sensie no nie kosztowały 3 zł na pewno, pewnie jeszcze z takim pomysłem. No i boli to boli, całkiem ciekawy element i w ogóle, aha dobra, jest ta strzałka, super, element fajnie wykorzystywalny, może być po prostu faktycznie jako maszyna losująca, kręci się to naprawdę dobrze, tu wam jeszcze prezentuję, kręci się naprawdę dobrze, nic się tutaj nie zacina. No i mamy jeszcze chyba te 4 kulki, które mają tu w jakiś sposób dociążyć, ale też mi nie pasuje to, że widzicie, one są tak poniekąd, no nie są na środku, o to mi chodzi, że to też nie jest za dobre. No i cała zabawa polega na tym, że mamy tutaj Eevee bez włosów, no i kręcimy, nie? No i nie powiem. Ja, zabawa całkiem okej, nie? W sensie jakby widzę potencjał w tej zabawce, tylko gdyby została dobrze zrobiona. Gdyby została dobrze zrobiona, naprawdę mogło być z tego coś fajnego. Mianowicie dobrze zrobiona. Przede wszystkim, gdybyśmy dostawali w opakowaniu to, co jest nam obiecywane, czyli fryzurkę Eevee oraz nogi w jej kolorze. To już naprawdę te nogi nie wyglądają tak źle w momencie braku fryzurki. Sama maszyna nie jest zła. Sama jakość plastiku, oczywiście mimo samej maszyny losującej, nie jest zła. Tutaj, jeżeli chodzi o postaćkę, jest już trochę, kurczę, gorzej, bo faktycznie po tym plastiku czuć, że on jest tańszy i czuć, że to absolutnie nie jest Lego, a nawet, że to nie jest jakość porównywalna z Lego. Gdybyśmy dostali tutaj jakieś, wiecie, właśnie dwa klocki, dwa groszki, które możemy sobie tu kłaść, zaznaczając punkty, byłoby super. Tymczasem, jeżeli po tym pomaziamy, jedna, dwie gry, no i mamy po tych kartach, no i musimy się przerzucać na jakieś ręczne. Oczywiście wątpię, żeby ktoś chciał grać w to więcej niż dwie gry, no ale gdyby jednak, bo kurczę, naprawdę pomysł jest całkiem w porzo. I nie mogę przeboleć, bo naprawdę już miałem nadzieję, że te SL czymś tutaj wyskoczą dobrym. Może mówię nawet nie jakością kloca, ale może faktycznie wyskoczą jakimś ciekawym rozwiązaniem, jakąś ciekawą nowinką. No i właśnie w tym przypadku tą ciekawą nowinką miała być taka właśnie gra, która naprawdę mogłaby być spoko. Niestety spotykamy się z dużymi brakami, z klockiem średniej jakości i całkiem ciekawym pomysłem, ale wiecie, no ciekawym pomysłem nie wybronimy słabej zabawki, taka jest moja prywatna opinia. Trzecie styknięcie z SL Toys jest co prawda najlepszym styknięciem z SL Toys w mojej karierze, niemniej dalej do firmy nie jestem przekonany. Kurczę, szkoda, przeogromna szkoda, bo to mógł być hit i to mogło być w filmiku top 7 zaskoczeń 2021, jeżeli chodzi o świat podróbek. Nie będzie, przykro mi. Albo raczej nie będzie, bo jeszcze nie wiem, co mnie w tym roku czeka. Jeżeli chcecie zobaczyć, co mnie w tym roku czeka, zostawcie subskrypcję wraz z dzwonem, nie przegapiajcie wtedy przyszłych filmów, no i mam nadzieję, że będziecie ze mną jak najdłużej. A ja cóż, idę sobie losować, ile na 10? 30 na 10. No to całkiem nieźle. Bye!